Puchar aglomeracji wałbrzyskiej. Są to 3 edycje w 3 miastach. Pierwsze rozgrywki odbyły się 22 listopada w Świdnicy, następnie 28 listopada w Wałbrzychu w hali Aqua Zdrój i na finał w hali sportowej w Szczawnie. W każdej z edycji brało udział ponad 120 dziewczynek, najmłodszych adeptek piłki siatkowej. Rozegrano w sumie ponad 300 meczów. Każdorazowo turniej trwał około 6 godzin. Zapewnione zostały posiłki dla każdej z tych najmłodszych siatkarek. Były to bułki drożdżowe, owoc, sok, woda. Ważnym przeżyciem dla tych 11-12-letnich siatkarek było spotkanie na turnieju finałowym siatkarek drugoligowego MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych. Nasze seniorki sędziowały finałowy turniej. Co ważne, przyjechały właściwie tej samej nocy z bardzo ważnego meczu z Aleksandrowa Łódzkiego, ale już rankiem o 9 stawiły się na posterunku i sędziowały wszystkie pojedynki finałowego turnieju. Zawsze najważniejsze w sporcie, szczególnie w grach zespołowych, jest rywalizacja. Nasze dziewczęta rozpoczynają swoją przygodę z siatkówką i ważne jest, żeby stworzyć im możliwość rywalizacji, żeby nie tylko treningi, ale właśnie możliwość spotkania się z rówieśniczkami z innych klubów. I cel organizacji właśnie tego turnieju było móc zorganizować taką dobrze przygotowaną, dobrze zorganizowaną rywalizację, w której zawody, można powiedzieć, są bardzo profesjonalnie przeprowadzone, począwszy od sędziów, poprzez biuro zawodów, wyniki. W każdym turnieju prowadzona była oddzielna klasyfikacja, ale punkty były zbierane z wszystkich turniejów i na koniec najlepsze zespoły otrzymywały dodatkowe nagrody. Nie udałoby się nam tego turnieju zorganizować bez wsparcia podmiotów zewnętrznych. Głównym było tutaj Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako właśnie działanie w ramach organizacji wydarzeń na terenie Dolnego Śląska. Tutaj właśnie wydarzenie, które skoncentrowano było na terenie aglomeracji wałbrzyskiej, ale przyjechały do nas drużyny również spoza aglomeracji, z Wrocławia, z Głogowa. Myślę, że dobra zabawa. Wszystkie po każdym turnieju zawodniczki otrzymywały medal za sam udział, natomiast najlepsze zespoły osobno dodatkowe nagrody. Cieszy, myślę, to, że turniej został dobrze odebrany, że już są zapytania o organizację kolejnego turnieju w przyszłym roku. Na pewno będziemy chcieli taki turniej zorganizować, być może jeszcze w kolejnych miejscach, w innych miejscach tutaj na terenie aglomeracji wałbrzyskiej, po to właśnie, żeby zawodniczki miały możliwość rywalizowania, rozwijania swojej pasji, a no, najważniejsze kluczem zawsze po treningu jest właśnie ten mecz, te emocje związane z rywalizacją, emocje zwycięstwa, emocje porażek. Tych rzeczy wszystkich trzeba się nauczyć i właśnie turnieje mają takiemu celowi służyć.